Co nas łączy w Kościele jest o wiele większe niż to, co nas dzieli. Czego teza nas uczy? Teza nas uczy po pierwsze tego, że Bóg do nas mówi i dobrze jest Go posłuchać. Po drugie, że kiedy zaczynamy Go słuchać, to też uczymy się słuchać nawzajem i potrafimy się wzajemnie przyjąć. No i uczy nas tego chrześcijan, że to, co nas łączy w Kościele, jest o wiele większe niż to, co nas dzieli. A ten dialog, dlaczego on jest tak ważny teraz w dzisiejszym świecie? Ten dialog był ważny zawsze, dlatego że Bóg stworzył człowieka do miłości, Chrystus założył Kościół, który ma być jeden i jest jeden. Działanie Ducha Świętego w Kościele dzisiaj jest takie, że ono jest działaniem ku jedności, więc nie ma się co stawiać w opozycji do Ducha Świętego i do Słowa Jezusowego.